Witajcie serdecznie, dzień dobry, witam wszystkich. Dosyć dawno się już nie odzywałem, dlatego też postanowiłem nagrać dzisiaj kilka słów. Trochę mnie będzie teraz mniej, jeśli chodzi właśnie o nagrywane live'y, vlogi, bo dosyć mam teraz zajęty harmonogram, co nie znaczy, że nie jestem aktywny, jeśli chodzi o ogłoszenie Chrystusa w inny sposób. Również na moim facebookowym koncie codziennie są, myślę, bardzo solidne posty, głównie na temat boskości Jezusa Chrystusa. Nie tylko dla ludzi, którzy mają problemy z tym, z uznaniem, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a nie stworzeniem, ale również co do tych o zgrozą myślących, że życie Jezusa Chrystusa rozpoczęło się narodzeniem tutaj z dziewicy Marii. A więc myślę, że te myśli, jak i wiele myśli innych, na pewno są dla nas przydatne i dobrze, jeżeli się dzielimy tym, to wskazuje na to, co mamy w sercu. Nie tylko pomagamy ludziom, którzy nie znają Chrystusa, poszukują Chrystusa, są zawiedzeni religią, skrzywdzeni przez życie, ale również braciom, którzy poszukują odpowiedzi na różne rzeczy albo potrzebują głębszej wiedzy, by również umiejętnie świadczyć o Jezusie Chrystusie. Co dzisiaj chciałem powiedzieć? Temat obiecałem tam gdzieś też na temat Biblii, przekładów Biblii, to też odkładam na razie na jakiś dogodny czas, a więc bezterminowo. Dzisiaj króciutko, jeżeli jestem tutaj na zewnątrz, króciutko chciałbym może odnieść się do słów Jezusa Chrystusa, które skierował do Piotra, mówiąc mu, że szatan wyprosił, aby przesiać was jak pszenicę. To pierwsza rzecz, a dalej powiedział i z tymi słowami właśnie zwrócił się bezpośrednio do Piotra, ale dalej też powiedział, że będzie upraszał Ojca. Jezus powiedział w sprawie Piotra, by twoja wiara nie ustała. To bardzo ważne i ciekawe słowa, które Jezus zapowiedział Piotrowi, że szatan wyprosił u Ojca, by przesiać was jak pszenicę. To bardzo ciekawe słowa, na pewno czytając Biblię spotkałeś się z tymi słowami, ale nie wiem, czy głębiej się nad tym zastanawiałeś, że szatan wyprosił u Boga, by przesiać was jak pszenicę. Myślę, że te słowa wciąż są aktywne, są wciąż nie tylko kierowane dla Piotra, bo znamy też przykład Hioba, znamy sytuację, znamy zarzuty szatana, które rzucił w stronę Boga, jeśli chodzi o nienaganność Hioba. Czego się możemy nauczyć z tych słów? I myślę, że ważne jest to, by było to dla nas przestrogą z jednej strony, a z drugiej strony nauką, bo jeżeli jesteś albo byłeś w sytuacji, a jestem pewien, że każdy z nas albo przejdzie, albo teraz przychodzi przez jakieś trudne chwile, w których wydaje nam się, że wołając do Boga nie mamy pomocy, a przecież nasz problem jest tak poważny. Co się dzieje, Boże? Dlaczego nie pomagasz? Może to być osobisty problem, może być to materialny problem, może to być problem z członkiem rodziny, z chorobą członka rodziny, dziecka, innymi rzeczami. Przecież Ojcze, masz taką moc, masz taką władzę, dlaczego milczysz, dlaczego mi tego nie zabierzesz? Ciekawą rzeczą jest również to, o co modlił się apostoł Paweł do Jezusa Chrystusa, gdy modlił się do Jezusa o to, by zabrał mu cierń, który miał Paweł w ciele. Tak się o tym Paweł wyraził, ale Chrystus powiedział mu, że wystarczy ci moja łaska. Wystarczy ci moja łaska. Do tego też wrócę, ale zacznijmy od początku. A więc wróćmy się jak gdyby do czasów apostołów, do czasu Piotra, do czasów Ostatniej Wieczerzy, do czasów Judasza. Nie wiem, czy się zastanawiałeś,
nad samą postacią Judasza Iszkariota. Jak człowiek, który swego czasu był święty i wybrany został za pozytywne swoje walory, podążał za Chrystusem przecież przez to, że w Niego uwierzył. Judasz był jednym z 12, chodził, uzdrawiał, chodził, wyganiał demony, prawda? Cieszył się zaufaniem apostołów, cieszył się zaufaniem, przynajmniej na początku, swojego mistrza, Jezusa Chrystusa. Cieszył się też poważaniem ludzi, którzy podążali za Chrystusem. Był wliczany i traktowany i widziany jako jeden z 12 wybranych świętych Jezusa Chrystusa, tak możemy powiedzieć. Co więc się stało? Co więc się stało? Dlaczego święta osoba, osoba, która widziała cuda Chrystusa, osoba, która czuła w sobie moc Ducha Świętego, widziała efekty działania tego Ducha, przez, tak jak powiedziałem, uzdrawianie, wypędzanie demonów. Co się stało, że taka osoba, jak czytamy dalej, jak go nazwano w Biblii, był zawsze synem potępienia, a przy stole, kiedy siedział przy ostatniej wieczerzy z Chrystusem, czytamy, że wszedł w niego szatan. Jak to jest możliwe? Czego my się możemy z tego nauczyć? Otóż czytając Biblię, czytając historię apostołów, czytając o samej historii Judasza i Iszkarioty, czytamy o tym, że miał poważny problem. Otóż może znaleźć taką informację, że Judasz podkradał pieniądze z takiej szkatułki, w której zbierano pieniądze. Tak, wiadomo, że przecież uczniowie Jezus Chrystus musieli się z czegoś utrzymywać i tak dalej. Pieczę nad pieniędzmi, nad tymi oszczędnościami miał Judasz. I o czym czytamy, że Judasz podkradał pieniądze z owej szkatułki. No i zobacz, czego się możemy z tego nauczyć. To, że to robił Judasz, tak jak powiedziałem, nie oznacza, że nie uwierzył w Jezusa Chrystusa. Nie oznacza to, że nie działał na niego Duch Święty, bo przecież, tak powiedziałem, dokonywał potężnych dzieł za sprawą Jezusa Chrystusa, za sprawą Ducha Świętego. Uwierzył szczerze w Jezusa Chrystusa. Działała na niego siła Ducha Świętego. A jednak pozwolił na to, by opanował nim szatan, całkowicie go obalił do tego stopnia, że wydał Syna Bożego na śmierć. A więc właśnie ta sytuacja, Judasz pomimo tego, że uwierzył w Chrystusa, pomimo tego, że tak wspaniale działał, nigdy nie porzucił do końca przynajmniej tego jednego grzechu, chciwości. Ten grzech, ta potrzeba, to dążenie, pomimo tego, że Judasz uwierzył, był jednym z 12, nigdy nie została przez niego porzucona. To bardzo ciekawa i ważna dla nas wskazówka, bo jeżeli ty tak samo się nawróciłeś, nawet nowo się narodziłeś, przeanalizuj siebie, czy jest coś, co może spowodować, że zawładnie tobą szatan. Zobacz, że to nie działo się od razu z Judaszem, ale ta rzecz, którą sobie pozostawił, ten grzech, który był częścią jego ciała, pomimo, że na początku mógł być mały, pomimo, że na początku mógł zgasnąć, Judasz jednak nigdy go nie porzucił. Pozwolił, by w tą dziurę, że tak się wyrażę w sposób przenośny, w tą dziurę w jego sercu wszedł szatan. Szatan powoli i coraz bardziej podsycał właśnie ten grzech, tą jego cielesny problem, który pozostał. Rosnął on do tego momentu, do tego stopnia, że Judasz całkowicie pozwolił, by to pragnienie
całkowicie zabiło to, w co uwierzył. Że wierzył w Jezusa jako Syna Bożego. Że był przecież dziedzicem Królestwa, wszelkich obietnic, wspaniałych obietnic, które bezpośrednio przyrzekł mu Jezus Chrystus, mu i pozostałym 11 apostołom. Jakaż tutaj jest wielka lekcja dla nas. Naprawdę możemy zobaczyć dzisiaj wiele takiej niepokory, że tak powiem, u tych, którzy uważają, że narodzili się ponownie. Nie chcę teraz nikogo obrażać. Mówię tutaj również dla siebie samego. Mówię to jako przestrogę dla nas wszystkich. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nikogo tutaj nie ganię, nie krytykuję. Ale jeżeli jest coś w twoim życiu, jeżeli jest jakikolwiek grzech, jeżeli on jest, teraz go widzisz, teraz o nim wiesz, teraz to cię dotyka, może z nim walczysz długi czas, może nie potrafisz go pokonać, może rzeczywiście jesteś nawrócony, ale nigdy ten grzech nie został całkowicie z ciebie wyrwany. Ten jeden grzech, który wciąż nad tobą panuje. Przejdźmy dalej. Zaraz wrócę w ogóle do tego tematu, ale przejdźmy dalej. Gdy szatan już zawładnął Judaszem, wiedział, że już jest jego, doprowadził do tego, że praktycznie Judasz stał się kukiełką w jego rękach, robił to, co chciał, do momentu, aż zdradził Pana. Wiemy, co się działo dalej. Później go już porzucił, odszedł od niego szatan, tak możemy powiedzieć, bo Judasz zaczął czuć wyrzuty sumienia. Pobiegł z powrotem do świątyni. Chciał oddać srebrniki tym, którym wydał Chrystusa, ale oni go nie chcieli przyjąć, więc wrzucił tylko do świątyni te srebrniki i wybiegł. To, że wyszedł z niego szatan, to, że odszedł od niego szatan, spowodowało właśnie to, że uświadomił sobie, co zrobił. Bo to tak straszne, że Judasz wziął, powiesił się na drzewie, które pękło. Judasz spadł i rozbijając się o skały, pękł na pół. Taką sytuację czytamy i mamy opisaną w Biblii. Jakże straszna to rzecz, jakże straszny to koniec dla człowieka, o którym czytamy, że lepiej, że Syn Człowieczy miał być wydany, ale lepiej dla osoby, która go wydała, żeby się nigdy nie narodziła. Jakże straszny koniec osoby, która miała tak ogromny przywilej. Być przy Panu, być przy Jezusie Chrystusie, kroczyć z tym, który nigdy nie miał początku, który był Jego stworzycielem, który czasami tak myślimy, jakby to było wspaniale, gdybyśmy my tam byli wśród tych 12 apostołów, jednym z nich. Jak czujemy łzy, które nam wchodzą do oczu, to pragnienie, to piękne, ten piękny czas bycia z Panem. Jak takie coś mogło zostać zrujnowane? Zobaczmy, jak ważne jest to, byśmy porzucili swój grzech. Jeżeli zostanie cokolwiek w twoim wnętrzu, co jest grzechem, co wiesz, że jest grzechem, jeżeli teraz to widzisz i czujesz, pamiętaj o przykładzie Judasza. Pamiętaj, co zrobił szatan, co osiągnął szatan. Pamiętaj o słowach Jezusa Chrystusa, który powiedział do Piotra: szatan uprosił, wyprosił u Boga, by przesiać was jak pszenicę. Gdy szatan już całkowicie owładnął Judaszem, gdy już jego droga była nie do odwrócenia, można powiedzieć, że przyjrzał się reszcie apostołów, wybrał kolejną osobę, właśnie tego apostoła, do którego zwrócił się Jezus, mówiąc, że szatan mu prosił, by przesiać was jak pszenicę, właśnie do Piotra. I można powiedzieć, że Piotr nie miał problemu, nie miał grzechu. Owszem, nie miał. Ale jak czytamy, jak możesz zauważyć w Ewangeliach, Piotr był bardzo osobą impulsywną. Można powiedzieć, że najpierw działał, potem myślał. Widzimy to po przykładzie odcięcia ucha słudze namiestnika, czy też kiedy to ganił Jezusa Chrystusa, gdy Jezus mówił, że musi umrzeć i tak dalej, powiedział, on go wziął na stronę, strofował Jezusa, że ciebie to nie spotka. Piotr wygląda na człowieka, przynajmniej w tamtym okresie, początkowym okresie, który właśnie
jak to się mówi, był w gorącej wodzie kąpany. Mamy takie polskie powiedzenie. A więc najpierw czynił, potem myślał. No i rzeczywiście to znowu zauważył szatan, bo zauważmy, jak to Jezus powiedział, że jeden z was mnie wyda. Piotr powiedział, że Panie, ja z Tobą nawet na śmierć, prawda? I wtedy Chrystus zapowiedział mu, że zanim kur zapieje, Ty się mnie trzykrotnie zaprzesz. I tutaj jest ta sytuacja, może się nam wydawać, ale nie mam żadnego grzechu, nie trwam w niczym. Ale pamiętajmy, że nasz przeciwnik, diabeł, nie śpi, on zawsze będzie się nam przyglądał. To nie są istoty, które muszą iść spać, muszą gdzieś tam odejść. To są osoby, istoty niezmordowane, które od tysięcy lat żyją, obserwują nie tylko każdego człowieka z osobna, ale naturę ludzką. Oni znają jakiś proces zachowań, mogą przewidzieć pewne sytuacje, widzieć nasze skłonności od naszego urodzenia, od naszego dzieciństwa. Czasem jest tak, że sami siebie nie znamy. Może czasami wybuchamy jakąś złością czy niezadowoleniem, kiedy ktoś nam coś przypisuje, ale czasami może się okazać, że jest to prawdą. Prawdą na temat czegoś, jakiejś przywary, jakiegoś czynnika w naszym życiu, w naszej osobowości, którego sobie nie uświadamiamy. Tak samo było z apostołem Piotrem. On nie uświadamiał sobie tego, że tak naprawdę dużo mówi, prawda? Dużo mówi tego, na co jeszcze nie jest gotowy. Tylko Chrystus mu zapowiedział, że zanim kur zapieje, Ty się mnie trzykrotnie zaprzesz. I wiemy, że tak się stało. No i co się stało z Piotrem? Piotr załamał się do takiego stopnia, rozpłakał się wtedy oczywiście. Jak czytamy dalej w Biblii, odszedł do połowu ryb. Wrócił do tego, co było przed uwierzeniem w Chrystusa. Czytamy też, że inni apostołowie wrócili z Nim do tego, by to czynić. Nie opisuje tego Biblia, ale możemy sobie jedynie wyobrazić, co czuł Piotr. Przecież zdradziłem mojego Pana. Jestem podobny Judaszowi. Jak można mi wybaczyć coś takiego? Jak mogę przewodzić komukolwiek? Jak mogę nauczać Jezusie Chrystusie? Jak mogę pouczać innych, by nie trwali w grzechach, bo się nowo nie narodzili? Oczywiście mówimy o kolejnej przyszłości. Jak mogę w czymkolwiek przewodzić, jeżeli ja trzykrotnie wyrzekłem się mojego Pana? Piotr całkowicie załamany powrócił do starego życia. Nie ma się co dziwić. Ja, gdy o tym myślę, oczywiście zastanawiam się, jak sam bym postąpił. Jest to bardzo trudna sytuacja. I z tego widzimy, że szatan nie tylko może wykorzystać nasz grzech, ale rzeczywiście taki widoczny, tak, o którym wiemy, że jest grzechem, ale może wykorzystać nawet przeciwko nam jakieś wady naszego charakteru, które mamy od zawsze, które są wciąż w naszym ciele. Bo przecież wciąż jesteśmy ciałem, pomimo tego, że mieszka w nas duch. Wiemy o tym, że Chrystus oczywiście postawił go na nogi, zmartwychwstały, przyszedł, zapewnił go trzykrotnie o tym, pytając Piotra właśnie tam na połowie ryb, czy go miłuje. Trzykrotnie, nie bez powodu, trzykrotnie Chrystus go pytał, skoro trzykrotnie Piotr się go zaparł, by zrozumiał. I wiemy, jaki był tego efekt. Piotr oczywiście uwierzył w siebie. Wiem, jak cudownie mówił, chociażby po wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, to Piotr właśnie przemówił dla Żydów, którzy weszli na to zgromadzenie. Powiedział, że wyście zabili Pana chwały, wyście ukrzyżowali Chrystusa. No i widzimy, jaki był tego efekt. Ci, którzy to słyszeli, ile tysięcy zostało ochrzczonych. Widzimy, jak pięknie Piotr dalej działał. Czytamy jego listy. Prawda? Nie znaczy to, że szatan przestanie nas przesiewać. Przykład Pawła, który powiedziałem, również nam wskazuje na coś bardzo ważnego. Paweł poprosił, został mu właśnie odebrany ten cierń w ciele. Ty możesz mieć różny cierń w ciele. To mogą być różne problemy, tak jak powiedziałem, materialnej natury. Choroba twojego dziecka, twoja własna,
Mogą to być różne czynniki. Jest to cień w ciele, który naprawdę, naprawdę bardzo trudno znieść. Wielokrotnie na pewno się zgodzisz z tym, że prosiłeś, prosiłaś Pana, by to od Ciebie zabrał. A znajdujesz się cały czas w tej samej sytuacji. Wydaje Ci się, dlaczego? Dlaczego, skoro jesteś wszechmocny, masz wszechwładzę, dlaczego jest to dla Ciebie tak proste, że wystarczy, mój Panie, mój Boże, żebyś o tym pomyślał? I to się stanie. To się stanie. Masz taką wiarę, wiesz, że Chrystus jest wszechmocny. Ale to nie znika. I zobacz na słowa, które wypowiedział do Pawła Jezus, kiedy Paweł trzykrotnie upraszał go o zabranie tego właśnie ciernia, który miał w ciele, jak to opisywał. Jezus powiedział, wystarczy Ci moja łaska. No właśnie, czy czytamy dalej, że Paweł dalej upraszał, czy Paweł zniechęcił się, skupił się na tym cierniu, porzucił Chrystusa? Nie. Znamy prawdę o Pawle, wiemy, jak pięknie działał, wiemy, że to on przedstawił, praktycznie to on był apostołem dla Kościoła, dla nas wszystkich, dla pogan. Wiem, jak wspaniale, jako osoba, która była wychowana i była uczonym w piśmie, jak sam o sobie Paweł mówi, był faryzeuszem faryzeuszów, a więc znał prawo. I to właśnie on dostał to zadanie, by pokazać, to nim Chrystus się posłużył, by wykazać, że prawo, nikt nie zostanie zbawiony, usprawiedliwiony za uczynki, które były wymagane w prawie i wszystko inne, co się z tym wiąże. Prawda? A jak jest z nami? Każdy z nas ma jakiś cień w ciele. Każdy z nas. To nie jest tak, że ty się z czymś męczysz, a drugi brat ma tylko błogosławieństwa. Oczywiście może tak być, że chwilowo, czy nawet długi czas, nawet lata, ktoś cieszy się błogosławieństwem, ale wszyscy żyjemy na tym świecie, wszyscy żyjemy w tym ciele. Jeżeli coś złego nie dzieje się nam, to może się stać komuś członkowi rodziny. Nieuleczalna choroba, śmierć dziecka, obojętnie co. Prawda? Każdy z nas ma jakiś cień w ciele. Może nie jesteś w stanie zapłacić rachunku. Jutro, za kilka dni czeka Cię zapłata za mieszkanie, za cokolwiek. Nie masz grosza. Prosiłeś Boga o to, by Ci pomógł, bo straciłeś pracę w jakikolwiek sposób. Ten cień w ciele pozostaje, prawda? Nie znaczy to, ja nie chcę powiedzieć, że Bóg nie pomaga, że Chrystus nie kieruje, nie w jakiś sposób nie potrafi nas wyjąć z tych problemów. Owszem, oczywiście, że potrafi. Ale pamiętajmy o tych słowach. Jeżeli rzeczywiście znajduje się w tej sytuacji, jak Paweł, jak Piotr. I słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, że szatan uprosił Ojca, by przesiać was jak pszenicę. U Piotra znalazł jedną rzecz, jedną przywarę jego charakteru, którą wykorzystał do tego, by go obalić. Nie wiadomo, co by się działo z Piotrem, gdyby nie przyszedł do niego Chrystus. Zmartwychwstały Chrystus, gdyby go nie postawił w przenośni znowu na nogi. Chrystus powiedział do, tak sobie powiedzieliśmy, do Pawła, wystarczy Ci moja łaska. Chrystus za nas umarł, poświęcił swoje życie, byśmy my mogli przyjąć Chrystusa do naszego serca, uwierzyć w Niego, nowo się narodzić i nic ani nikt nie odbierze nam tego zbawienia. Żadna osoba, która rzuca nam przed nogi swoją jedyną prawdziwą religię, żadna osoba, która nam rzuca jakieś przykazania prawa, sabat, uczynki, jakąś obrządkowość, nikt z tych osób, włącznie z szatanem, nie jest w stanie wyrwać nam zbawienia, jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą. Jeżeli się narodziłeś na nowo z ducha, ten duch narodził się i nigdy nie umrze. To nie jest tak, że nawet gdybyś ty zrobił coś złego, że on ci zostanie zabrany, a ty znowu wrócisz, on ci zostanie przywrócony. Możesz się narodzić tylko na nowo, tylko raz. Nikt ci nie jest w stanie tego zabrać. Ale to nie znaczy, że szatan nie będzie starał się przesiać nas jak pszenicy. Nie będzie chciał, byśmy upadli. Nie będzie chciał zgładzić wszystko to, czym jesteśmy, czym, co robimy. Byśmy zamilkli, byśmy
złożyczyli temu wszystkiemu, co uwierzyliśmy. Jeżeli jest w Twoim życiu jakikolwiek grzech, którego nie porzuciłeś, pamiętaj, że tą dziurę jest to jak dziura dla władcy tego powietrza, którym jest szatan. Przez tą dziurę on będzie stopniowo, to jak kropla drąży dziurę w skale, on będzie stopniowo wsadzać w przenośni swój paluch, by tą małą dziurę powiększać, powiększać. On ma czas. On ma czas, on nigdy nie odpoczywa, on nigdy nie śpi. On ma swoich popleczników, ma swoje demony. Jest ich bardzo wiele. Jeżeli nie on, będzie drążył ktoś inny. Jeżeli nie pozbędziesz się tego, drogi bracie, droga siostra, ten grzech doprowadzi cię do upadku. To, co jest małe, to, co lekceważysz, to, co myślisz, że jest nieistotne, może stać się dla ciebie upadkiem. Pamiętajmy, że szatan krąży wokół jak lew ryczący, patrząc, a więc upatrując, przyglądając się, kogo by pożreć. Czy te słowa dotyczą ludzi ze świata? Czy te słowa zostały wypowiedziane dla ludzi z tego świata? Czy dla Kościoła? Czy dla osób nowonarodzonych? Jeżeli szatan nie omieszkał kusić samego Jezusa Chrystusa w Jego słabości, kiedy to był po 40-dniowym poście, wykończony fizycznie, jedynie cudem przez Ducha Świętego, przez Boga był przy życiu. Bo jest to niemożliwe, by 40 dni przeżyć bez jedzenia i bez picia. Prawda? Mówimy tutaj o cudzie. Ale był bardzo skrajnie wymęczony. W tym momencie podszedł do niego szatan. O ile razy, czy jak to się dzieje i zarówno myślę, każdemu z nas przyznasz rację, że szatan przychodzi wtedy, problem przychodzi wtedy, kiedy rzeczywiście wszystkiego jest za dużo w naszym życiu, tak? Mówi się nawet w świecie, że problem goni problem, albo że nieszczęścia chodzą parami, jest takie powiedzenie, prawda? Nigdy nie dzieje nam się nic złego, kiedy my jesteśmy pełni ducha, w pełni stoimy, wszystko jest dobrze, prawda? Ale kiedy leżymy tak przysłowiowo na ziemi, z różnego powodu, to może, tak jak powiedziałem, być problem z naszym dzieckiem z chorobą, jakieś nasze dolegliwości, problemy materialne. Kiedy leżymy, wtedy przychodzi zły i nas kopie na tej ziemi. Kopie i coraz bardziej. Czasami się nam wydaje, że już nie można więcej znieść. A okazuje się, że znosimy i znosimy i znosimy. Nie jest to z mojej strony żaden negatywizm. Nie jest to z mojej strony mówienie, że nasze życie chrześcijańskie musi być smutne, musi być jakąś katorgą. Nie. Ale musimy być przygotowani na to, że cały czas żyjemy w tym ciele, cały czas żyjemy w tym świecie. I skoro sam szatan wszedł do Judasza w momencie, kiedy był tam Chrystus, siedzieli przy stole, przy ostatniej wieczerzy, tak? W tak bezczelny sposób zawładnął Judaszem przy samym Chrystusie. Chrystus powiedział mu, idź, czyń swoją powinność. To ileż bardziej stara się dzisiaj szatan, by nas obalić, by w nas wiercić te dziury, by w nas dostrzegać to, co można wejść do środka, w co... Ja nie mówię tu o pętaniu, abyś nie był źle rozumiany. Tylko szatan jest kimś w rodzaju sadysty. To jest sadysta, to jest osoba, która tylko patrzy na nasz... Wyobraź sobie takiego sadystę, który może wśród dzieci czasami tak jest, że one się tam znęcają nad słabszymi, albo ktoś jest grubszy, tak, jest jakiś tam tuszy. Takie osoby zazwyczaj przez inne dzieci, a zazwyczaj tego jednego najsilniejszego, są poniżane, jakieś kopane, plute, różne takie rzeczy się dzieją. To jest taka forma jakaś po prostu znęcania się. Szatan działa tak samo. Szatan od początku był zabójcą, mordercą, tak czytamy w Słowie Bożym. On nas nienawidzi, on nas szczerze nienawidzi, że my się sprzeciwiamy mu, że my głosimy Chrystusa, że my doprowadzamy, pomagamy kolejnym, siejąc Słowo, siejąc Chrystusa do zbawienia, że wyciągamy z jego szponów kogoś. Także szczerze musi nas nienawidzieć, prawda? W tym wszystkim jest też jedna puenta. Bądźmy przygotowani na to przesianie,
bo rzeczywiście nie dotyka ono każdego. Przysianie dotyka tych osób, które naprawdę, naprawdę mają udział w Królestwie, które naprawdę sięgają i mają działanie, jeżeli chodzi o szerzenie, o poszerzanie imienia Pana. Osoby, które działają dla Chrystusa, które pomagają innym przyjść do Chrystusa, które mają w tym powodzenie, zawsze będą atakowane przez szatana. Zawsze będzie tam proces przysiania. Dlatego jeżeli rzeczywiście zmagasz się z czymkolwiek, oczywiście nie jest to nic przyjemnego, ale pamiętaj, że jesteś blisko Boga. Pamiętaj, że jesteś tam, gdzie powinieneś być. Dla tych, którzy nic nie znaczą w Królestwie, szatan nie musi robić nic. On ich nie musi dotykać. Nie ma powodu. A tym bardziej świecie ci, którzy są Jego. Prawda? A więc to przesianie z jednej strony pokazuje nam, że jesteśmy przy Bogu, a dwa, każde przesianie powoduje to, że sami możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy. Sami możemy zobaczyć, czym jest nasza wiara. Jaką wiarę posiadamy. Czy naprawdę oddaliśmy się Chrystusowi. Znamy przypowieść o glebach, prawda? O ziarnie, które padło na różnego rodzaju gleby. Czytamy tam tylko o jednej glebie, w której to ziarno się przyjęło i wydało owoc. 30-krotny, 50-krotny, 100-krotny. Wszystkie te inne rodzaje gleb, pomimo że padło tam ziarno, a więc spotkało odzew, spotkało właściwe serce, poumierało, uschło przez właśnie różne czynniki, problemy, prześladowania i tak dalej. Przyszedł szatan, jako ptaki wydziobał owe ziarno i tak dalej. A więc tutaj widzimy, że to przysianie działa również dla naszego dobra, dlatego że rzeczywiście to nas umacnia. Nie umocni cię to, kiedy rzeczywiście będziesz miał same błogosławieństwa w życiu. Oczywiście z całego serca ci tego życzę. Może tak być. Alleluja, chwała Panu, chwała Bogu, jeżeli tak będzie całe twoje życie. Bardzo, bardzo bym się cieszył, jeżeli słyszysz i masz piękne życie. Nie mówię, że musi być inaczej. Ale zobacz, że nawet o samym Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że On przez cierpienie tutaj na ziemi nauczył się posłuszeństwa. Nauczył się posłuszeństwa. Prawda? Moi drodzy, nigdy nie pozwólmy, by grzech nad nami panował. Nigdy nie pozostaw niczego, o czym wiesz, że jest niewłaściwe na drodze pańskiej, co jest grzechem, w nim trwasz. Nigdy nie pozwól sobie, by to pozostało. Nigdy nie pozwól, by to pozostało. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to w 100% wykorzysta szatan. Dlatego, że on wyprosił, by każdego z nas przesiać jak pszenicę. Moi drodzy, myślę, że jest to pozytywny, pomimo wielu negatywów, ale jest to jednak pozytywny przekaz, byśmy zawsze stojąc baczyli, by nie upaść, byśmy rzeczywiście analizowali samego siebie, nie brata, nie siostrę, widzieli swoje błędy, wyciągali z tego wnioski, zawsze wszelkie prośby kierowali do Boga, każdą prośbą, pomimo tego, że wiemy, że Pawłowi ten cierń nie został odebrany, co nie znaczy, że my się nie mamy modlić, że Chrystus zostawi wszystko złe w naszym życiu. Nie. Ale możemy ucisk znosić jakiekolwiek problemy w naszym życiu. I to nawet długi czas. Moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam błogosławionej reszty tego dnia. No jak zawsze, byście pozostali w łasce i w miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa.